Czytanie z Księgi Mądrości. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują. Ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni. Objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom.